A więc stało się długo wyczekiwany materiał na temat srebra. Dużo mówiliśmy o złocie, dużo mówiliśmy o WIG-u, no a teraz temat srebra, jakże ważny dla nas Polaków, bo srebro jest nieodłącznym, a właściwie ostatnio odłącznym, ale to wracamy do tego nieodłącznym, tak naprawdę składem naszej rzeczywistości od 1000 lat, a może nawet i dłużej. Dlaczego 1000 lat? Bo kiedyś monety były srebrne, monety były złote, czy też no, innego rodzaju wartościowe rzeczy, którymi człowiek się wymieniał, gdy nie było papierkowych, drukowanych pieniędzy zwanymi banknotami. W takim razie, co się dzieje ze srebrem i czy inwestowanie w srebro to dalej dobra inwestycja? Czy warto kupić srebro, czy raczej sprzedać swoje srebro? Co się dzieje ze srebrem, jaka jest jego cena i jaka ewentualnie będzie cena srebra w stosunku do dolara, do złotówki, do euro? A także do innych walut, jak funt. Do tego zaraz przejdę, ale oczywiście zanim do tego przejdę, pamiętajmy o subskrypcji tego kanału, aby nie ominąć następnych produkcji z YouTube na Formuła Nieruchomości. Pamiętajmy o kliknięciu łapeczki w górę i pamiętajmy o zasubskrybowaniu angielskojęzycznego kanału, do którego podałem link poniżej. Państwu zabierze to kilka sekund, a mi naprawdę pomoże. Dziękuję ślicznie i przechodzę do tematu. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania srebra, robienia czegokolwiek ze swoim srebrem, czy też nie swoim przyszłym srebrem. Pamiętajmy, że to wszystko jest wideo edukacyjno-informacyjne i jest to po to, abyśmy zrozumieli, jak robi się, jak robią, jak można robić, jak można zarobić, jak można stracić, ile można stracić, ile można zyskać, prawda? A to, co ktoś już zrobi, to jest jego własna decyzja i czy straci, czy zrobi, zależy od zrozumienia tematu i inteligencji czasem, także i szczęścia. Zanim przejdę dalej, oczywiście mój ukochany łyk kawy. No i jedziemy. Srebro. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że no, my akurat mamy taką przyjemność produkować dużo srebra na świecie, chyba także poprzez KGHM, ale także go wydobywać jeszcze w Polsce. Więc trochę tego srebra mamy. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak dużo, no ale gdzieś tam mamy taką przyjemność to srebro wydobywać i w znacznych częściach posiadać. Nie jest to dużo, jest to odpowiednio niemało, ani dużo, ani mało, no więcej niż większość krajów na świecie, no ale inne kraje mają inne rzeczy, typu na przykład złoto, brylanty, kobalt i tak dalej, tak? Więc u nas jest fajnie, że tego dużo srebra teoretycznie mamy, no ale to nie odpowiada nam na pytanie, czy warto kupić srebro, czy warto inwestować w srebro. Mówmy sobie wprost. Jeżeli produkcja na świecie, jeżeli przemysł na świecie się nie zmieni, a będzie postępować jak postępuje, to srebro zawsze będzie potrzebne. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że srebro jest drogim metalem. Srebro jest drogim metalem, prawda? Srebro jest bardzo drogim metalem i jest bardzo używalnym metalem w przemyśle, ale także w produkcji biżuterii. Jednak mnie bardziej robi, że tak powiem, to, że no, srebro jest bardzo mocno używane w przemyśle. I co to oznacza? Że jeżeli jest używane w przemyśle, no to się zapewne zużywa, prawda? Jeżeli się zużywa, no to trzeba go mieć coraz więcej, a jeżeli go trzeba mieć coraz więcej, to trzeba go wydobywać, a jeżeli trzeba wydobywać, no to jest coraz głębiej, prawda? I coraz więcej trzeba płacić ludziom, no bo ludzie ogólnie zarabiają coraz więcej, prawda? No bo jeżeli zostaniemy w tym systemie monetarnym, w jakim jesteśmy, no nie sądzę, że on się zmieni. Jak się zmieni, to się nie zmieni jego rdzeń, więc dalej będzie drukarka i tak dalej, zawsze to będzie powiększany wolumen pieniędzy na świecie. Więc musimy zrozumieć, że jeżeli będziemy kontynuowali w danym momencie to, co się dzieje od dziesiątek, setek lat na świecie, no to srebro musi drożeć.
i koniec, kropka. I musi drożeć wraz z drukowaniem pieniędzy, wypuszczaniem tanich kredytów, rosnącymi płacami i także z zmniejszającym się zasobem srebra na świecie, prawda? Koniec, kropka. No musimy to zrozumieć. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, ile kosztuje dzisiaj srebro. No proszę zobaczyć, srebro kosztuje 21 dolarów za uncję, no ale trzeba zrozumieć, że w 2003 roku to było tylko 4 dolary za uncję. To oznacza, że srebro 500% podrożało, prawda? Można stwierdzić nawet, że proszę zobaczyć, tutaj pomijając te wielkie wzrosty, no bo trzeba zawsze zauważyć, że wielkie wzrosty to wielkie wzrosty i wtedy niebezpiecznie jest kupować. No, bezpiecznie na pewno jest sprzedawać, jak się kupiło wcześniej taniej, prawda? No ale te wielkie wzrosty zawsze mają to do siebie, żeby wymieść rynek, prawda? Prawda? Więc gdy kupimy tanio w 2000, tam trzecim, czwartym i sprzedamy u góry, no to przecież płakać nie będziemy, prawda? No ale gdybyśmy kupili u góry, prawda, i mieli sprzedać tutaj, no to byśmy płakali, bo byśmy mieli mniej tych pieniędzy. No ale tutaj się kłania zasada: kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Koniec, kropka, prawda? Jak kupimy drogo i sprzedamy tanio, to stracimy. Jak kupimy tanio i sprzedamy drogo, to zyskamy. Jednak nie to chciałem wytłumaczyć, tylko chciałem pokazać oczywiście te takie czynniki, które bardzo często wpływają na ludzi, które bardzo często wpływają na ludzi jako odpychacz do jakiegoś tematu, prawda? Bo ludzie w większości przypadków po prostu informacje w ludzkich głowach w znacznej części, nie mówię oczywiście tutaj na temat państwa, bo państwo mają tu informacje takie z wykresów, prawdziwe fakty, matematyka, prawda? No ale generalnie znaczna część ludzi informacje bierze na przykład z plotek, z tego co coś tam usłyszała, typu: o, srebro rośnie, o tak rośnie, no to trzeba kupować. Srebro drastycznie spadło, o, to niedobre srebro, a ile spadło? A spadło 80%. No to potem taka osoba przez 30 lat nigdy srebra sobie po prostu inwestycyjnego, powiedzmy, nie kupi, prawda? No ale generalnie tego rodzaju ludzie w ogóle zazwyczaj nic nie kupują, nic nie robią i to trzeba zrozumieć, że większość ludzi generalnie nie zastanawia się nad takimi rzeczami, a jak się zastanawia, to i tak z nimi nic nie robi, tylko jest taki problem, że ta większość wpływa bardzo często na mniejszość, prawda? Na mniejszość, tak? Troszeczkę jak w demokracji, prawda? Że większość no po prostu nic nie rozumie, no ale ta większość niestety ma większość głosu i żeby mniejszość mądrzejsza, mniejszość chciała coś stworzyć, no to musi przekonywać tą większość, prawda, do tych swoich racji, bo jeżeli nie ma tej mądrej mniejszości, która będzie próbowała wpływać na tą niemądrą większość, no to ta niemądra większość zgniecie tą mądrą mniejszość, no i państwa się w ten sposób zapadają. To są w państwach elity i w państwach jest reszta, prawda? Więc, jak widzimy, srebro na wykresie rośnie. Srebro drastycznie na wykresie rośnie, prawda? Srebro po prostu rośnie, rośnie. Pomijając wszystkie tutaj to gdyby to uciąć, prawda, gdyby uciąć te dwa gigantyczne stożki, no to właściwie wszystko co kupione przez ostatnie dziesiątki lat, gdyby było dzisiaj sprzedane, prawie wszystko, prawda, no to dałoby nam chociażby nominalny zysk. No bo musimy zrozumieć, że pomijając te wielkie wzrosty, no ale tak jak używa się zasady: kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, to jeżeli inwestujemy długoterminowo, no to kupujemy tylko wtedy, gdy są zapaści, nie kupujemy wtedy, gdy jest szał, tylko kupujemy, jak to mówi jeden z największych inwestorów w Ameryce, gdy się leje krew, prawda? To tak brzydko się mówi, prawda? No bo wtedy, gdy ludzie wyskakują, no zero nie może kosztować zero, przepraszam, srebro nie może kosztować zero, prawda? Teoretycznie, chociaż gdyby zaczęło rosnąć na drzewach, to by mogło, wiecie, obłożyli go podatkiem 95%, to by mogło. Okazałoby się, że coś się dzieje na świecie, obłożą srebro podatkiem 95%, no i wszyscy zaczną oddawać swoje srebro, ale potem zniosą ten podatek, bo stwierdzą, że w sumie
to w sumie byłoby bez sensu, no i srebro znowu wzrośnie 500 czy tam 1000% i tak dalej, prawda? Wiecie, są różnego rodzaju sytuacje, no ale to i pieniądze mogą zabrać, tak jak teraz, prawda? Ludzie myślą, że pieniądze są bezpieczne, a nie rozumieją, że w obecnej sytuacji zabiera się wszystkim ludziom pieniądze. Tylko, że zabiera im się tak, że no widzicie, srebro, żeby ci zabrać, to muszą przyjść i ci zabrać z domu takie srebro, prawda, wyciągnąć ci z kieszeni, a na przykład jak trzymasz funta brytyjskiego w kieszeni, no to twój funt brytyjski traci i staje się bezwartościowy, bo ludzie ciągle w ogóle źle rozumieją ten nasz świat fiskalny. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że jeżeli masz 100 funtów w kieszeni i jesteś Polakiem i masz 100 funtów w kieszeni, to nie oznacza, że te 100 funtów jest twoje, prawda? A jeżeli masz uncję srebra w kieszeni, no to ta uncja srebra jest twoja. Te 100 funtów w kieszeni papierkowe w rzeczywistości należy do Banku Anglii. Jak Bank Anglii będzie chciał, no to usunie wszystkie funty świata i te papierki, które masz w kieszeni, nie będą w ogóle nic warte, niczym po denominacji pieniędzy w 97 w Polsce. Druga sprawa, no jak dzisiaj ludzie tracą swoje wszystkie pieniądze, nie oddając tych pieniędzy. No jeżeli, szanowni państwo, na przykład w takiej Wielkiej Brytanii inflacja żywnościowa to 14%, zwykła inflacja to 7%, a do niedawna oprocentowanie wynosiło 2-3% i teraz dopiero od kilku dni jest 5%, no to twoje funty w twojej kieszeni po prostu tracą na wartości, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc stają się coraz mniej wartościowe, coraz mniej możesz kupić za to w Wielkiej Brytanii w przyspieszonym tempie, bo gdy, wiecie, no, inflacja wynosiła średnio 2%, był ten target inflacyjny, no, a na świecie powiedzmy, a inflacja, przepraszam, a oprocentowanie wynosiło tam 0,5% czy 1%, no to traciłeś ewentualnie w skali roku 1,5% w stosunku do rosnących cen, no a dzisiaj się to traci 10%, w skali roku 15%, prawda, w stosunku do funta, plus do tego oczywiście funt traci drastycznie do srebra, funt traci drastycznie do złota. No proszę sobie wyobrazić, że funt brytyjski do złota w 15-16 lat stracił 500%, tak? No to, czyli to ciągle tłumaczę, gdybyś miał uncję złota w kieszeni 16 lat temu i do dzisiaj trzymał tą uncję złota w tej swojej kieszeni, no to miałbyś dzisiaj 1500 funtów, prawda? Jednak 15-16 lat temu ta jedna uncja kosztowała 300 funtów, tak? No ale przez niszczenie pieniądza, który nazywa się funt brytyjski, niszczenie tych pieniędzy poprzez ich sytuację gospodarczą, dzisiaj możesz dostać 5 razy więcej funtów w kieszeni, tak? No ale z drugiej strony, do kieszeni swojej, za tą uncję, ale z drugiej strony, gdybyś trzymał 300 funtów w swojej kieszeni 15 lat temu i do dzisiaj trzymał te 300 funtów w swojej kieszeni, no to co możesz z tym zrobić? No możesz sobie pomachać. Możesz kupić tylko już wtedy, 16 lat temu mogłeś kupić za to jedną uncję złota, prawda? Dzisiaj możesz za to kupić tylko jedną piątą uncji złota, prawda? Czyli żeby kupić jedną uncję złota, to musisz mieć 5 razy więcej tych funtów w kieszeni. Tak twój pieniądz i tak właśnie należy do ciebie pieniądz papierowy w twojej kieszeni, prawda? I w danym momencie, tylko że rzecz jest w tym, że przez ostatnie 15 lat, prawda? Przez ostatnie 15 lat funt brytyjski wolno tracił na wartości właściwie, bo nie miał inflacji, prawda? Bo nie miał inflacji, teraz traci jeszcze mocniej, bo jest gigantyczna inflacja. No jeżeli będą utrzymywać to wysokie oprocentowanie i tak dalej, no to jakoś ta sytuacja może się zmieni, że nie będzie aż takiej zapaści, która może być, no ale jeżeli będzie taka sama jak przez 15 lat, to i tak źle. No bo pamiętajmy, że co z tego, że w banku mają 6% oprocentowanie, czy 5, czy 4, jeżeli ty trzymasz funty w kieszeni. A złoto nie musi być trzymane w banku, żeby nabierało na wartości dodrukowanych pieniędzy, prawda? I podobnie jest ze srebrem, tak? I podobnie jest ze srebrem. No,
Rzecz jest w tym, że oczywiście gdzieś tam jakoś może się wydarzyć, że na przykład może być sytuacja, widzimy, bo tutaj mamy taką sytuację, ja to ciągle powtarzam, że nie kupuje się wszystkiego naraz, prawda, nie inwestuje się, jeżeli inwestujemy długoterminowo, jeżeli mielibyśmy człowieka, który przez ostatnie 30 lat kupował sobie, powiedzmy, srebro od tam przez 30 lat po kawałeczku, tak, tak, tutaj, tak? No to te wszystkie pieniądze do dzisiaj nominalnie taka osoba by była do przodu, prawda? Nominalnie, tak? Nominalnie by była do przodu, proszę zobaczyć. No, tutaj by była z tego do tyłu, no, ale tutaj do przodu, prawda? Wszystko, co, no, generalnie, finalnie to by było wszystko na plus, prawda? Bo wszystko jest... Dzisiejsza cena jest wyżej niż to wszystko, co teraz tutaj zaznaczyłem, prawda? Więc byśmy byli do przodu, no nie stracilibyśmy, prawda? No przypominam, że w piątym roku srebro kosztowało 6,80, dzisiaj kosztuje 22 dolary, no ale szanowni państwo, przed chwilą w marcu kosztowało 25 dolarów, a w kwietniu 21 roku kosztowało 28 dolarów, prawda? Więc można było to monetyzować i spieniężać, prawda? Proszę zobaczyć, jak te ceny rosły, prawda? Więc inwestując długoterminowo, a zresztą można było i sprzedać tu, gdy to srebro było po szokujące 48 dolarów, prawda? Jeżeli ktoś by kupił po takiej cenie, prawda? Tylko że o to chodzi, że wtedy to tak, wiecie, nie jest łatwo sprzedać. Raz łatwo, raz trudno, w zależności jak ten rynek gdzieś tam on się ustawia, prawda? W zależności od tego, co ludzie sobie myślą, jak jest zapotrzebowanie. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś kupuje naraz, to może stracić, prawda, jeżeli będzie chciał sprzedać taniej. Ale jeżeli wierzymy w to, że przez 30 lat srebro będzie dalej używane w przemyśle, tak jak przez ostatnie 30 lat, musimy zrozumieć, srebro podobno jest używane w fotowoltaice. Ja na przemyśle fotowoltaiki zbytnio się nie znam, no w ogóle się nie znam, prawda? No ale jest podobno używane. No tak, tak jest napisane wszędzie, że używają, prawda? No jeżeli używają, no to znaczy, że jeżeli ta fotowoltaika będzie tak hardkorowo zakładana, jak jest zakładana, no to srebro będzie używane, tak? Koniec kropla. Srebro jest używane w wielu jeszcze innych, wiecie, jak narzędzia chirurgiczne i tak dalej, więc z tego zawsze, zawsze będą potrzebne, zawsze to srebro będzie potrzebne, ale trzeba zrozumieć, że tego srebra jest na świecie jakaś taka ograniczona ilość. I druga jest sprawa taka, że na przykład, wiecie, no, srebro na przykład, wielkie połacie są w Chile, ale żeby przewieźć srebro z Chile do Europy, też trzeba zapłacić za ten przewóz, prawda? Więc jeżeli mamy w danym momencie, na przykład jeżeli w Niemczech w danym momencie przemysł potrzebuje na przykład 10 ton srebra, no i mógłby te 10 ton srebra ściągnąć na przykład z Chile, ale o to chodzi, że ściągnięcie z Chile tych 10 ton srebra oznacza, że na przykład Chilijczycy chcą, żeby wymienić te pieniądze w euro na chilijskie pieniądze, czyli stracisz już spread, prawda, bo trzeba wymienić pieniądze i trzeba przewieźć z Chile to całe srebro, prawda, no nie wiem, samolotem czy statkiem, czymś tam trzeba, prawda, i to też kosztuje i dodatkowo to się wiąże z czasem, prawda. No, ale jeżeli akurat będzie dużo srebra, widzicie, nie wiem, w Polsce albo w jakimś innym kraju, no to srebro mogą kupić blisko z Polski, zapłacić na przykład w euro, prawda, bo bardzo chętnie przyjmiemy euro, prawda, no i srebro będzie za 3,5 godziny w Berlinie, czy tam będzie w Monachium, czy tam gdzieś. No i koniec, prawda? No i taka jest tego wszystkiego filozofia, prawda? Więc to nie jest tak, że jeżeli gdzieś są wielkie połacie srebra, to jest to wszystko takie hop, hop i super fajnie, prawda? No nie, tak to nie wygląda, bo to srebro trzeba przetransportować, bo trzeba zrozumieć, że mimo tego, że srebro jest dosyć drogie, to i tak jest tanie na przykład w stosunku do
złota, prawda? Bo złoto ma to do siebie, że złoto, no jedna uncja złota, to dzisiaj jest tam, złoto teraz troszeczkę sobie spada, prawda? No dzisiaj jedna uncja złota to jest, proszę zobaczyć, 1832 dolary. Jedna uncja srebra to jest tam lekko ponad 20 dolarów, prawda? No, czyli to jest wielokrotność, prawda? Czyli to jest wielokrotność, raz, dwa, makabryczna, szanowni państwo. Zaraz wezmę kalkulator, żeby dokładnie obliczyć, bo pi razy drzwi to umiem, ale 1832 podzielić na 21, tak? To jest, przepraszam, na 21. To jest 87 razy, prawda? Czyli różnica jest taka, że przy kursie 2000 za uncję złota, gdy srebra akurat to 20 dolarów, prawda, to jest 100 razy, prawda? Jedna uncja złota równa się 100 uncji srebra. Tak? 100 uncji srebra, tak? Więc to srebro generalnie, to nie jest tak, że jak masz tonę srebra, to jesteś jakoś nie wiadomo jak bogaty, choć to jest bardzo dużo, prawda? No ale jedna tona srebra, powiedzmy, równa się, znaczy się jedna tona złota równa się na przykład, wiecie, 90 czy 80 ton srebra, czy 100 ton srebra. No przetransportować 100 ton srebra z Chile czy tam skądś, prawda? Najpierw trzeba je wydobyć, trzeba je przetransportować, trzeba je ubezpieczyć, prawda? Trzeba je przewieźć, i to wszystko generalnie zabiera czas, trzeba przerzucić pieniądze, trzeba to. Wiecie, to jest skomplikowana generalnie transakcja, prawda? No ale wiecie, takie srebro, jeżeli będą, dużo będzie srebra w Polsce, no to mimo tego, że to srebro możemy nawet mieć per uncję drożej niż na przykład w Chile, ale mamy to srebro, to i tak będzie taniej kupić od Polaków takowe srebro, aniżeli od Chilijczyków, prawda? I koniec, kropka, tak? Czyli musimy zrozumieć, że jeżeli srebro będzie dalej używalne w przemyśle, w fotowoltaice i ogólnie będzie używalne, no to ono będzie rosło, ono musi rosnąć. Ono musi rosnąć, prawda? Ono może spadać. I też może być taka sytuacja, że jednak no, gdzieś tam kraje stwierdzą, że chcą wymieniać na przykład swoje banknoty na srebro czy na złoto, prawda? Gdzieś tam coś takiego może istnieć w jakimś tam przypadku. No może istnieć i wtedy to srebro może być ustalane cenowo, jak jest stała wymiana, no ale to jest mało prawdopodobne, choć wiecie, no tych opcji jest setki, prawda? Jednak nawet, popatrzmy, bo dużo ludzi się zastanawia, na przykład tutaj, gdy się patrzy na wykres, i to naprawdę jest zastanawiające dla wielu ludzi, bo widzimy, że tutaj, tu mamy wykresy, prawda, ostatnich tam 20, 30, 40 lat i one wyglądają tak jakby rosły, prawda, jak to srebro by rosło i gdyby rozważnie kupować to srebro, to do dzisiaj byśmy byli na plusie, prawda, pomijając te dwa stożki, które drastycznie wzrosły, prawda? No ale tutaj na przykład widzimy, że to srebro w ogóle nie rosło, wygląda jakby było takie płaskie przez normalnie setki lat, prawda? Proszę zobaczyć, prawda? Tak to wygląda, prawda? Ale widzicie, to tylko jest takie wizualny problem, bo zaraz do tego przejdę. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że kiedyś był standard tego, że na przykład pieniądze można było wymieniać na srebro i pieniądze można było wymieniać na złoto, prawda? Standard ten znikł, prawda? I funt brytyjski zawalił się do dolara pięciokrotnie. Kiedyś za funta dawano tam 5 dolarów czy tam 4 dolary. Dzisiaj za funta dostaniesz 1 dolara, bo po prostu funt tak drastycznie spadł, bo jest po prostu papierkiem. No ale jeżeli, pomijając już to, że się srebro wymieniało w Stanach Zjednoczonych, to jest do dolara tylko, to nie jest i do innych walut, to jest do dolara, więc też musimy patrzeć wielowymiarowo, bo ja patrzę w stosunku do dolara, ale trzeba by było też sprawdzić, jaka cena srebra była na przykład, wiecie, w Polsce i tak dalej, tylko że u nas niestety to jest wszystko bardzo, nie mamy tych danych, bo no niestety no nie mamy zbytnio, prawda? Przepraszam, łyczka kawki.
te waluty ciągle się zmieniają i dlatego tak łatwo pokazywać na funcie brytyjskim czy na dolarze, no bo są to waluty, które nieprzerwalnie, no funt brytyjski to już w ogóle nieprzerwalnie jest od setek lat, prawda, oczywiście on się przeobraża i tak dalej, ale to jest bardzo dobre, że istnieje taka gospodarka jak Wielka Brytania, bo możemy zrozumieć wiele rzeczy. Dzięki temu, że Wielka Brytania nie zmieniała tej waluty, że ona istnieje, że nigdy nie była przejęta przez setki lat, prawda, przez żaden inny kraj i tak dalej, że nie została zniszczona, tak jak wiecie, Polska na przykład. Mamy jakiś odnośnik i tak samo Stany Zjednoczone. To jest taki odnośnik, prawda, że możemy dzięki temu coś tam wyczytać, prawda. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli pójdziemy tutaj, jeżeli urżniemy to wizualne spojrzenie, o, i widzimy co się dzieje, popatrzcie co się dzieje, wizualne urżniemy to i widzicie, i tutaj właśnie mamy lata, proszę zobaczyć, urżnęliśmy wizualne złudzenie i tutaj mamy, wiadomo, no rok, który to rok jest, 1900, zobaczmy, wizualne ten urżnęliśmy. I proszę zobaczyć, i czy wtedy srebro było dobrą inwestycją? No, trzeba się zastanowić. Proszę zobaczyć, no bo jeżeli... Proszę zobaczyć, jedna uncja srebra w 1915 kosztowała, proszę zobaczyć, kosztowała 0,5 dolara, czyli 50 centów, prawda? 50 centów. Tylko że oni wtedy próbowali to srebro trzymać na takim poziomie, wiecie, to nie był, się wymieniało te dolary na srebro. W ogóle dolary były srebrne chyba, z tego co pamiętam. Dolary były srebrne, tak? Czyli widzicie, tu jest 50 centów, tak? I 50-centówka była ze srebra. O to chodzi, że w Stanach Zjednoczonych 50-centówka była zrobiona ze srebra. Rozumiemy to? Czyli jeżeli my mamy dzisiaj 5 zł, tak? 5 zł, no to te 5 zł wyobraźmy sobie, że jest zrobione nie z tego metalu, z którego jest zrobione, a ze srebra. No i 50-centówka wtedy była ze srebra. Tak? Do dzisiaj są 50-centówki srebrne przecież, prawda? Jeszcze zachowane. O tyle jestem tam na 99% pewny, prawda? Ale widzicie, to srebro na przykład do 1918 roku podrożało już do 1,14, czyli ponad 100%, prawda? Widzicie, wizualnie my z daleka nie widzieliśmy, że są takie różnice, ale widzicie, 100% zyskało, tak? Czyli jak ktoś by sobie nakupował tu srebra w 1915, no to w 1900, proszę bardzo, 19, czyli po 4 latach miałby 120% więcej, tak? No potem to się zapadło, tak? No ale tutaj też są, popatrzcie jakie ruchy, 26 centów, no a potem 65 centów, czyli prawie 200% więcej, prawda? Tak więc, widzicie, tu też można było dużo zarabiać i finalnie to srebro też poszło do góry, bo jeżeli liczymy od roku tutaj tego, no to ono się tak zapadało, ale było możliwość sobie sprzedać drożej, prawda, widzimy tutaj, tak, a finalnie poszło do góry. No szanowni państwo, no w 90, proszę zobaczyć, no w 90, proszę, tutaj mamy, to nie pokazuje nawet lat, to jest 1915, to będzie 1933, proszę sobie wyobrazić. W 1933, proszę, srebro kosztowało 27 centów według tego wykresu, prawda? Według tego wykresu. Kto wie, może nawet kosztowało 15 centów, tak? Według tego wykresu. Co to oznacza, że jeżeli, wiecie, przed chwilą srebro było po 28 dolarów, to 28 dolarów podzielić na 0,27, no to srebro w 100 lat od tego punktu podrożało 103 razy. 103 razy, tak? No 103 razy, szanowni państwo. 103-krotnie, 104-krotnie właściwie, prawda? Proszę sobie to wyobrazić. A jeżeli weźmiemy do tej ceny 50 dolarów, która była tam chwilowo ostatnio, prawda, kilkanaście lat temu, w 11 czy tam roku, to podzielić na 0,27, no to cena srebra wzrosła no prawie 200-krotnie, bo 185 razy. 185 razy, tak?
przez 100 lat, tak? 32, a 1, no 90 nawet krócej, przez 80 lat właściwie, tak? Rozumiemy to? Przez 80 lat cena srebra wzrosła prawie 20-krotnie ze swojego takiego dołka. 200-krotnie, szanowni państwo, 200-krotnie, tak? 200-krotnie, tak? 200-krotnie. Tylko wiecie, od tego momentu to srebro używa się jeszcze bardziej w przemyśle. No łatwiej jest je wydobywać. Proszę zobaczyć tutaj, tak? Właściwie 200-krotnie to prawie wzrosło do 80 w 50 lat, tak? No, bo tutaj też był wielki rush na srebro i widzimy, że w 79 po zdjęciu gold standard, no to to srebro wybiło, wiecie, do niebotycznych 35 dolarów, tak? Więc w 50 lat cena srebra widzimy od 30 do tam 80, no to w 50 lat, chyba nawet w 35, 33, no to w 46 lat wzrosła, wiecie, no 160 razy, no. Tak? 160 razy od 33 roku, od 1933 roku do 80 roku, prawda? Cena srebra wzrosła 160 razy, no. 160 razy, szanowni państwo, no 160 razy. To tak jakby cena nieruchomości, proszę sobie wyobrazić. To tak jakby cena nieruchomości, dzisiaj mamy na przykład apartament warty 700 tysięcy złotych, tak? 700 tysięcy złotych razy, no 160 razy, tak? 160 razy, tak? No to wyobraźcie sobie, że ten apartament by wzrósł cenowo z 700 tysięcy złotych do 112 milionów złotych. No powtarzam jeszcze raz. Więc dlatego ja to ciągle powtarzam, że wiecie, ceny nieruchomości mogą wzrosnąć, się napompować do jakichś wysokich poziomów i tak dalej, ale o to chodzi, że ceny nieruchomości nigdy nie osiągały, nie osiągną takich wartości, jak może osiągnąć na rynku spekulacyjnym złoto lub srebro. Wiecie, bo cena nieruchomości nie może wzrosnąć z 700 tysięcy w 50 lat na 112 milionów prawdziwej wartości tych banknotów, bo wiecie, mimo tego, że w 30 roku, no ceny nieruchomości nie wzrosły pewnie w Stanach Zjednoczonych o 160 razy w 50 lat. Chociaż kto tam wie, prawda, ale no nie sądzę. O to chodzi, że po nieruchomości widzisz, że to jest szalone, prawda? Że ceny nieruchomości, jak już są za wysokie, to już za szalone. Nikt na to nie zaciągnie kredytu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To trzeba to zrozumieć, tak? To troszeczkę tak, jakby było, nie wiem, od 98, no i wyobraźmy sobie te 45 lat. Wyobraźmy sobie 88 rok, nie wiem, 90 rok. Wyobraźmy sobie 90 rok, 1990 plus 45 lat, tak, czyli w 2035. Wyobraźmy sobie, że widzicie, cena srebra potrafiła tak drastycznie wzrosnąć, to wyobraźmy sobie, że gdyby to miał być taki sam przelicznik, to cena srebra przez to, gdyby ceny nieruchomości miały wzrosnąć od 90 roku do 35 roku, czyli za niespełna 12 lat tylko, bo mamy rok 2023, o to wyobraźmy sobie, ile tam kupno domów w 90 w Polsce kosztowało, nie wiem, tam 30 tysięcy dolarów, powiedzmy, prawda, albo 20 tysięcy dolarów, tak? Powiedzmy, że kupno domu w Polsce w 90 czy w 92, no kosztowało na przykład 20 tysięcy dolarów, tak? 20 tysięcy dolarów, i wyobraźmy sobie, że przez 50 lat nieruchomość miałaby tak wzrosnąć jak cena srebra od 33 do tego 80 roku 160 razy, tak? Razy 160, tak? To taka nieruchomość razy 4 i 4, no to taka nieruchomość musiałaby być dzisiaj warta 414 milionów złotych. 14 milionów złotych. I teraz państwa zaskoczę, że wiele domów, widzicie, wiele domów dzisiaj się próbuje sprzedawać po 14 milionów złotych, dużo nieruchomości w Polsce. Po prostu się próbuje sprzedawać po 14 milionów, dużo nieruchomości w Polsce. Tylko jest pytanie, czy ta nieruchomość 50 lat temu była warta 20 tysięcy dolarów, prawda?
Tak? Bo dużo nieruchomości w Polsce dzisiaj się próbuje sprzedać po 3 miliony dolarów, tak? Tylko jest pytanie, czy te nieruchomości 50 lat temu, znaczy się dzisiaj, ale my mówimy, co będzie w roku 2035, prawda? Czy tam szósty. Tak? Więc wiecie, o to chodzi, że można. O co chodzi? Cenę srebra, czy złota, można, czy brylantów, czy czegoś, można bardziej napompować spekulacyjnie niż cenę nieruchomości. Bo ludzie gdzieś mieszkają i muszą gdzieś mieszkać i na te nieruchomości zaciąga się kredyty, to ludzie to są w stanie zrozumieć, prawda? Rynek nieruchomości swoimi umysłami. Ale ceny srebra i ceny złota można napompować do niebotycznych poziomów. O to chodzi, prawda? A nieruchomości, no nie możesz właściwie, prawda? No bo przecież nikt ci nie da jakichś, nie wiadomo jakich, wiecie, nikt ci nie da. To trochę tak jak dzisiaj, nie wiem, jeden apartament, jakiś śmieszny apartament, miałbyś za niego zapłacić, nie wiem, zwykłe takie, wiecie, nie jakieś tam, nie wiem, na Złotej w Warszawie, czy nie wiem, w Twin Tower, czy jak ona się tam nazywa, w Gdyni, prawda? Tylko takie za zwykłe nieruchomości, wiecie, mielibyście dzisiaj po 20 milionów złotych płacić, prawda? I to jeszcze na kredyt, prawda? No to jest niemożliwe wręcz tak napompować ceny nieruchomości w normalnych jakichś warunkach, a w normalnych jakichś tam warunkach cenę srebra, cenę złota da się tak napompować. Bo się już dało wcześniej, no to się da, ale ceny nieruchomości się nie da. No bo to jest społecznie no niemożliwe, a cena srebra, cena złota to jakoś tak, choć teraz moglibyśmy powątpiewać, że cenę złota i srebra da się napompować, ze względu na to, że no bo jest, wiecie, digitalizacja, ludzie są mądrzejsi, umieją czytać, umieją mówić, prawda, te media inaczej wyglądają, ale właśnie, może właśnie dzięki temu da się jeszcze mocniej napompować, prawda? Więc szanowni państwo, tutaj dam to pod refleksję, niech każdy się nad tym zastanowi, co powiedziałem, bo tego jeszcze wcześniej nigdzie nie powiedziałem. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być jeszcze lepsze informacje, bardziej pasujące do Państwa rzeczywistości. Pozdrawiam i do usłyszenia.